Masz wrażenie, że ciągle jesteś głodna, co chwilę masz ochotę coś zjeść, coś przekąsić, a po posiłkach nie czujesz sytości, nie czujesz się najedzona? Jeżeli tak, to wiedz, że nie jesteś sama, bo ten problem dotyczy wielu moich podopiecznych, szczególnie jeżeli mamy do czynienia również z insulinooporność i innymi zaburzeniami metabolicznymi. Ale bez obaw, dziś temu zaradzimy, bo przygotowałam dla Ciebie 10 sposobów na to, jak zwiększyć coś posiłku, jak zwiększyć to odczuwanie najedzenia się po posiłku, być najedzoną na dłużej, no i nie odczuwać ciągle tego apetytu i ochoty na podjadanie. Cześć, jeżeli jeszcze się nie znamy, nazywam się Klaudia, jestem dietetyczką kliniczną i psychodietetyczką i na co dzień pomagam kobietom z zaburzeniami hormonalnymi, wspieram je w procesie zmiany, w wychodzeniu z tych zaburzeń, poprawie stanu zdrowia oraz poprawie sylwetki. Także jeżeli ten temat Cię interesuje, koniecznie zostaw kciuk w górę i zasubskrybuj mój kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami. Pierwsza rzecz, od której warto zacząć, to obecność białka w posiłkach. Czyli postarajmy się, żeby po pierwsze w każdym posiłku znalazło się źródło białka. Produkty bogate w białko w diecie to przede wszystkim mięso i przetwory mięsne, w tym również mięso z ryb i przetwory z ryb. Jajka, nabiał wszelkiego rodzaju, czyli jogurty, maślanki, kefiry, ser żółty, białe sery oraz warzywa strączkowe, czyli soczewica, ciecierzyca, fasola, groch, soja i ich przetwory, czyli na przykład tofu, napój sojowy, czy makarony z ciecierzycy, czy z soczewicy. Natomiast jeżeli pojawiają się również problemy z odczuwaniem sytości, to warto zwiększyć tą ilość białka w każdym posiłku, żeby było go między 20 a 30 gram na posiłek. Taka większa ilość białka pozwoli właśnie odczuwać większą sytość, ponieważ w ogóle białko pełni taką funkcję, że spowalnia trawienie, więc posiłek jest wolniej trawiony, więc jesteśmy najedzeni na dłużej, ale również szybciej podczas jedzenia odczuwamy tą sytość. Zapotrzebowanie na białko też zwiększa się w momencie, gdy jesteśmy na deficycie energetycznym, czyli wtedy, kiedy chcemy schudnąć. I ono właśnie po pierwsze pełni tą funkcję zwiększacza sytości, żebyśmy no nie chodzili głodni podczas diety, ale po drugie zabezpiecza też masę mięśniową przed jej utratą, nadmierną utratą właśnie w czasie odchudzania. Także zwiększenie jego ilości w diecie jest bardzo ważne w momencie, gdy chcemy schudnąć, a dodatkowo, jeżeli chcemy zadbać o tą sytość posiłków, warto zwrócić uwagę na to, żeby było ono równomiernie rozłożone na każdy posiłek, no i żeby każdy posiłek zawierał go dość sporo. Drugi składnik, który też podobnie działa, czyli spowalnia trawienie, zwiększa nam objętość posiłku i sprawia, że jesteśmy nasyceni na dłużej, to oczywiście błonnik. Błonnik znajdziemy przede wszystkim w warzywach, w owocach, w pełnoziarnistych produktach zbożowych, czyli wszelkiego rodzaju kaszach, brązowym ryżu, makaronie pełnoziarnistym, pieczywie pełnoziarnistym, również w mniejszych ilościach w orzechach. Ale bardzo dobrym źródłem właśnie błonnika są też warzywa strączkowe, czyli tak jak powiedziałam wcześniej, fasola, ciecierzyca, soczewica, groszek. I jeżeli tych produktów będzie w naszej diecie więcej, czyli białe pieczywo, biały makaron zastąpimy tymi pełnoziarnistymi odpowiednikami, biały ryż zastąpimy jakąś kaszą, do każdego posiłku dodamy sobie warzywa, to takie posiłki będą znacznie, znacznie bardziej sycące. Ale oprócz tego właśnie, że dodajemy te bazowe składniki do posiłku, możemy też wspomóc się taką powiedzmy naturalną suplementacją i dodawać dodatkowo jeszcze do posiłków na przykład babka płaśnik, siemię lniane, otręby albo inulinę. Są to takie naturalne źródła błonnika, które też wskazują takie działanie wspomagające odchudzanie. Także można je dodawać do owsianek, do koktajli, do sałatek, przemycać po prostu w diecie tam, gdzie jest to możliwe i gdzie nie będą przeszkadzały, a mogą nam pomóc właśnie tą ilość błonnika podbić. Oczywiście co za dużo to również niezdrowo i zbyt duża ilość błonnika też może być niewskazana, natomiast generalnie w diecie zazwyczaj jest go po prostu za mało, także warto zadbać o to, żeby tą ilość błonnika w diecie zwiększyć. Ale żeby błonnik mógł nam też prawidłowo zadziałać, to bardzo ważna jest woda i nawodnienie, czyli tutaj punkt trzeci. Jeśli chodzi o błonnik, to gdy właśnie zaczniemy jeść go więcej, a nie będziemy pić odpowiedniej ilości płynów, to niestety, ale może nas zaprzeć, mogą pojawić się zaparcia, dolegliwości, takie uczucie też ciężkości, a to dlatego, że ten błonnik po prostu nie będzie prawidłowo pracował w naszych jelitach. Dlatego bardzo ważne jest, żeby oprócz przyjęcia błonnika odpowiednio też dostarczyć odpowiednią ilość płynów, przede wszystkim z wody, ale również z herbat, naparów ziołowych,
Jak najbardziej one też wliczają się do naszej puli dziennej wypijanych płynów. Natomiast sama woda, samo nawodnienie jest ważne nie tylko ze względu na błonnik, ale również kiedy jesteśmy odwodnieni, kiedy mamy za mało płynów, to pragnienie możemy odczuwać w takiej formie właśnie mam na coś ochotę, mam ochotę jeszcze coś zjeść. Dlatego jeżeli pojawiają Ci się takie myśli, że właśnie coś byś przekąsiła, to warto najpierw napić się wody, uzupełnić płynę, bo to może być po prostu oznaka tak naprawdę pragnienia. Czwarty punkt może tutaj wymagać już troszeczkę bardziej przeorganizowania swojego sposobu odżywiania, ponieważ jeżeli jemy dużo przetworzonych produktów, to one niestety, ale zaburzają nam odczuwanie sytości. Dodatki, które są do nich dodawane, sprawiają, że chcemy zjeść więcej, że nasz apetyt po prostu jest większy, no i zjadamy w efekcie również więcej. Natomiast po przeciwnej stronie mamy produkty nieprzetworzone, szczególnie produkty roślinne. Jeżeli jest ich więcej w naszej diecie, to właśnie wspomaga nam odczuwanie prawidłowe, odczuwanie sytości i większe nasycenie na jedzenie po posiłku. Dlatego jeżeli właśnie w Twojej diecie jest sporo takich produktów przetworzonych, warto je ograniczyć, a w to miejsce zwiększyć ilość nieprzetworzonych produktów roślinnych. Kolejna rzecz, która może być pomocna, to zastąpienie takich posiłków w konsystencji płynnej czy półpłynnej posiłkami o konsystencji stałej. I tutaj na przykład zupy czy koktajle, przez to, że nie wymagają gryzienia, że szybciej przechodzą przez układ pokarmowy, właśnie mogą sprawiać, że nie będziemy tak najedzeni lub że szybciej po nich zgłodniejemy. Oczywiście nie jest to zasada, bo taki koktajl też może być fajnie zbilansowany, może mieć sporo białka, błonnika, może mieć tłuszcze, które sprawią, że nasyci nas naprawdę na długo. Jednak jeżeli pojawiają się te problemy z odczuwaniem głodu i sytości, to warto właśnie skupić się bardziej na takich produktach, posiłkach o konsystencji stałej. Możesz też przetestować sobie różną ilość posiłków w ciągu dnia. Tutaj ta ilość posiłków to sprawa indywidualna i na ten temat nagrałam już filmik, do którego tutaj wrzucam link. Natomiast część osób zauważa, że jeżeli tutaj zmniejszamy tą energetyczność diety i posiłków jest więcej, no to są one po prostu małe i nie sprawiają właśnie, nie pozwalają odczuć tego uczucia najedzenia. Natomiast lepiej sprawdzają się wtedy na przykład 3 czy 4 posiłki w ciągu dnia, które mogą być większe. No i są one właśnie takie bardziej sycące, dają tą satysfakcję z tego, że zjedliśmy porządny posiłek i na kolejne kilka godzin możemy po prostu o tym jedzeniu nie myśleć. Także to jest kwestia właśnie też do przetestowania, ponieważ gdy zjemy właśnie taki większy, dobrze zbilansowany posiłek, sycący, właśnie z białkiem, z błonnikiem, to może być tak, że właśnie przez kolejne godziny nie będzie nas ciągnęło do podjadania, do przekąsek. Natomiast jeżeli taka ochota się pojawi, warto odsunąć ten czas jedzenia właśnie danej przekąski, na przykład, nie wiem, powiedzmy ciastko by to było, albo baton, do kolejnego posiłku i dołączyć go do posiłku. Po pierwsze, to jest bardzo ważne ze względu na gospodarkę węglowodanową, a po drugie, jeżeli zjemy taką przekąskę słodką pomiędzy posiłkami, no to może być tak, że właśnie wiecie, ten cukier, glukoza we krwi poszybuje nam do góry, później spadnie, i pojawi się znowu ochota na coś słodkiego, na jakąś przekąskę. Czyli po prostu będzie ta równowaga zaburzona, no i będzie to zwiększało ochotę na jeszcze kolejne przekąski, na więcej jakichś słodkich przekąsek. Także warto tutaj zaplanować sobie te konkretne posiłki, tak żeby one właśnie były sycące, fajnie zbilansowane, żeby pozwoliły Ci się najeść. Jeżeli masz ochotę jeszcze na jakąś słodką przekąskę po tym, to dołączyć ją do posiłku, ale pomiędzy tymi posiłkami dać sobie czas na ustabilizowanie tych hormonów, żeby po prostu przywrócić równowagę w organizmie. Natomiast na odczuwanie sytości po posiłku wpływa nie tylko to i ile zjemy, ale też w jaki sposób jemy. I o tym z tego wiele osób sobie nie zdaje sprawy. Natomiast jeżeli my jemy przed na przykład telewizorem, komputerem, czytając książkę czy przeglądając telefon, to nasza uwaga jest skupiona właśnie na tym telefonie czy serialu, a nie na jedzeniu. I przez to jakby to też wpływa na te neuroprzekaźniki i hormony, które wpływają na to, że my dostajemy do mózgu sygnał, że jesteśmy już najedzeni. Także jeżeli właśnie zależy nam na tym, żeby to sygnałowanie było prawidłowe, to warto podczas jedzenia skupić się właśnie na jedzeniu. Czyli dokładnie przeżuwać każdy kęs przed połknięciem,
jeść powoli, jeść tutaj w skupieniu właśnie myśląc o tym, że jemy, myśląc o tym, co jemy, jeść też powoli, dawać sobie czas pomiędzy kolejnymi kęsami, tak żeby też nauczyć się obserwować swój organizm, swoje ciało w czasie jedzenia i nauczyć się wyłapywać te oznaki głodu i sytości. Bo tak jak będziemy na przykład jedli przed telewizorem bezmyślnie, nie zastanawiając się nad tym, co jemy, możemy jeść, jeść, jeść i w ogóle nie zarejestrować, że już jesteśmy najedzeni. Natomiast gdy jemy powoli, gdy dajemy sobie na to czas i skupiamy się na tym, łatwiej jest zaobserwować te sygnały ze strony organizmu. I to jest też bardzo ważne dla poczucia takiej właśnie satysfakcji też z jedzenia i za właśnie zarejestrowania tego, że jemy. I że jesteśmy najedzeni, że spożyliśmy ten posiłek i on nas nasycił. A kolejna rzecz, też z tym związana, to jeżeli już zjemy posiłek, ale nadal mamy ochotę na dokładkę, to warto też dać sobie te 10-15 minut, poczekać i wtedy zdecydować, czy nadal jesteśmy głodni, czy nadal właśnie faktycznie mamy miejsce w żołądku, czy nadal mamy ochotę na tą dokładkę, czy może już te sygnały z żołądka dojdą do naszej świadomości, i okaże się, że już jesteśmy najedzeni, że ten posiłek, który zjedliśmy, już był wystarczający. I tak naprawdę no, nie musimy na razie zjeść więcej, nie ma takiej potrzeby. Także warto sobie dać ten czas. No a jeżeli nadal będziemy głodni, no to tutaj już decyzja pozostaje do Ciebie. Czy chcesz dalej zjeść, czy chcesz jeszcze dołożyć sobie, czy faktycznie odczuwasz ten głód, czy bardziej jest to taki apetyt tylko dlatego, że to jest smaczne, czy może faktycznie jest to bardzo dobre, ale możesz to zjeść też na kolejny posiłek lub następnego dnia. Natomiast bardzo często samo to odczekanie i pozwolenie sobie na przetworzenie tych informacji o zjedzonym posiłku już pomaga po prostu tą ochotę zniwelować. Kolejny bardzo ważny element, który tutaj, jeżeli tylko jest możliwe do zaopiekowania, to warto to zrobić, to nasz sen, ponieważ zmniejszona krótka ilość snu, słaba jakość snu, czyli po prostu jesteśmy niewyspani, sprawia, że pogarsza się wrażliwość na insulinę, zwiększa się ochota na przekąski, na podjadanie, szuka nasz organizm po prostu tej prostej energii przez cały dzień później. No i jednocześnie zmniejsza się ta siła naszej woli, jeżeli jesteśmy zmęczeni, jeżeli mamy kolejną ze sobą jakąś nieprzespaną noc, no to po prostu trudniej jest wybierać te, jakby podejmować te dobre decyzje, a zrezygnować z takich przekąsek typu słodyczem, czy jakiś napój energetyczny, czyli właśnie te szybkie źródła energii. Także sen tutaj, jeśli chodzi o gospodarkę węglowodanową, w ogóle o równowagę i gospodarkę hormonalną, to jest bardzo, bardzo ważny element. Wiem, że niestety no nie zawsze jest to możliwe, nie w każdej sytuacji jest to możliwe, ale na ile tylko mamy taką możliwość, warto o to zadbać. I ostatnia rzecz, o której chciałabym tutaj powiedzieć, a która również sprawia, że no, trudno jest czasami zapanować nad tym głodem, chociaż nie jest to zwykle wtedy głód fizjologiczny, a emocjonalny, to właśnie jedzenie pod wpływem stresu, jedzenie pod wpływem emocji. I o tym już nagram oddzielny film, ponieważ jest to troszeczkę inny temat, natomiast tak czy inaczej, te kwestie, które omówiłam tutaj, te punkty, które omówiłam tutaj, również pod kątem jedzenia pod wpływem emocji, kompulsywnego objadania się, będą pomocne. Właśnie z tego względu, że pozwolą ustabilizować te poziomy glukozy i insuliny we krwi, dostarczą niezbędnych składników odżywczych, no i pozwolą Ci właśnie odczuwać większą sytość, większe najedzenie, przez co też no, nie będzie tego triggera takiego wieczornego, którym jest na przykład duże odczuwanie też głodu, czy to, że nie jedliśmy przez pół dnia. A to jest też jeden właśnie z takich elementów, które na takie epizody wpływają. Oczywiście właśnie nie jest to jedyny powód, natomiast jest to element, który też jest istotny. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że te elementy, które wymieniłam, są dla Ciebie jasne i będziesz potrafiła je wykorzystać. Pamiętaj, że nie musisz robić wszystkiego na raz. Wybierz jeden, dwa punkty i skup się najpierw na nich. Kiedy już uda Ci się je wprowadzić, weź kolejny jeden czy dwa punkty i tak stopniowo ulepszaj po prostu to swoje odżywianie. Pamiętaj, że metoda małych kroków jest naprawdę bardzo, bardzo skuteczna i nie trzeba robić od razu rewolucji w swoim odżywianiu, żeby widzieć efekty i żeby osiągać swoje cele.
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, pisz oczywiście w komentarzu, zostaw łapkę w górę, jeżeli film był dla Ciebie przydatny. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!